Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj myślę, że kolejny ciekawy film dla fanów nowoczesnych technologii. Coraz więcej nasze urządzenia elektroniczne potrzebują energii, coraz szybciej zużywają się, w związku z tym ogniwa, akumulatory, baterie po prostu. Dzisiaj dotarły do mnie dwie baterie z państwa środka, markowe zamienniki firmy Nohon. Nie wiem, jak to się czyta, prawdopodobnie Nohon albo Noon. Jeżeli ktoś wie, to prosiłbym o informacje w komentarzach. Natomiast są to dwie baterie renomowanego producenta zamienników w Chinach, firmy Nohon. Konkretnie model do starego już Samsunga Galaxy S4, wersja z NFC, z modułem NFC, bo tam on jest w baterii wbudowany, jak również bateria do Xiaomi Mi 5. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Słuchajcie, druga bateria Nohona na kanale. Pierwszą była ta do Galaxy S4. Tutaj gdzieś Wam linka zostawię do tego materiału, do tego filmu. Dzisiaj zajmiemy się baterią Nohona do Xiaomi Mi 5, do którego mam olbrzymi sentyment, ponieważ był to mój pierwszy telefon od Xiaomi. Były to czasy, kiedy jeszcze niewielu ludzi w Polsce słyszało o firmie Mi, 2016 rok. Zaryzykowałem, kupiłem go zamiast Samsunga Galaxy S7, nie żałuję, no ale po 4 latach ta bateria już niestety ma około 60% pojemności pierwotnej, więc postanowiłem dać mu drugie życie i czytając dobre opinie o zamiennikach firmy Nohon, taki zamiennik za około $10 zakupiłem. Tutaj jeszcze taka informacja dla Was. Nohon ma dwa rodzaje baterii. Pierwsze są biało-niebieskie z logiem Nohona. Te nowsze serie są już czarno-białe po prostu, ale nie są to żadne podróby. Po prostu Nohon zmienił szatę graficzną tych nowszych baterii. Teraz są po prostu czarne. Pojemność tak jak oryginalne BM22 ogniwo od Xiaomi 2910 do 3000 mAh, czyli około 11,6 Wh. Mamy informację, że jest to wysokiej jakości bateria o długiej trwałości, bezpieczna. Pingan, nie wiem co to jest, słuchajcie. Nohon jest marką coraz bardziej kojarzoną w Europie, ale chyba jeszcze nie ma oficjalnej dystrybucji Nohona. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Mamy hologram, możemy sprawdzić autentyczność baterii, 6 miesięcy gwarancji. Mamy też informację o tym, że jest to bateria litowo-jonowa. Adres Nohona w Hongkongu, sama firma jest Shenzhen i informacje, że jest to litowo-jonowa bateria. Pojemność już podawałem, około 3000 mAh. Oznaczenie kodowe BM22 oryginału pasuje do Xiaomi 5. Oni tak dziwnie oznaczają, Chińczycy, ten model. A więc nie przedłużając, przejdźmy do zestawu sprzedażowego. Zobaczmy, czy zestaw jest równie bogaty jak w Galaxy S4. Tu jest nieco inny. Nie mamy, słuchajcie, takiego ciekawego pokrowca, ale za to mamy sprzęt do otwierania tylnego panelu. Mamy taki przydatny element, a mianowicie plastikowy podważacz do baterii i do panelów. Mamy też śrubokręt, ciekawe czy będzie pasował, i mamy przystawkę do zdejmowania, słuchajcie, tylnego panelu. Poza tym oczywiście podziękowania Nohona i mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz, przydatną, a mianowicie taśmę do, słuchajcie, przyklejenia baterii do płyty głównej. To jest ciekawa rzecz i myślę, że przydatna. Natomiast szkoda, że nie ma, ale w Mi 5 nie trzeba. Nie musimy mieć, słuchajcie, tego elementu odpowiedzialnego za klejenie obudowy, bo po prostu ją się wkłada. Mamy samą baterię, z tyłu czarna, z przodu też naklejka czarna,
dużo chińskich znaków, ale oryginalna bateria jest również podobna. Mamy tutaj interfejs. No i słuchajcie, trzeba będzie tą baterię po prostu przetestować. Trzeba będzie ją zamontować, zabrać się za rozpakowanie Xiaomi Mi 5. Słuchajcie, jeszcze słowem wstępu. Stara bateria, oryginalna, po 4 latach miała 61% pojemności i jak widać około 1824 mAh, jeżeli chodzi o pojemność. To jest wynik z 45 sesji ładowania do 100%. Jeszcze możemy tutaj wykres baterii pokazać. Nie wiem, czy to będzie gdzieś widać. O, tutaj ta bateria mniej więcej taką pojemność posiada. Tu mamy wykresy i samą pojemność. Słuchajcie, po kolejnym naładowaniu, bo to już kilka ładowań tej baterii w Mi 5, mamy pojemność 2877 mAh wtłoczonych. 3 godziny oczywiście się ładował, ale jest tutaj pewne przekłamanie, bo w międzyczasie go odłączałem, używałem przez chwilę. Sprawdzimy jeszcze dwutorowo, czyli na aku baterii Pro. Mamy w tym momencie 100% i z 4 ostatnich sesji ładowania, słuchajcie, pojemność to 95%, czyli 2837 mAh, tyle pokazuje aku baterii Pro. Myślę, że całkiem niezły wynik. 95%, co prawda bateria w Galaxy S4 ma ponad 100% pojemności fabrycznej. Tutaj mamy tylko 95%, ale myślę, że i tak jest to naprawdę niezły wynik. Mam tylko nadzieję, że ten wynik oczywiście z czasem nie będzie się pogarszał, bo czytałem też opinie na internecie, że po około pół roku, roku czasu te baterie Nohona lubią tracić parametry w drastycznym tempie. Na razie jest bardzo dobrze, 4 sesje i tak jak powiedziałem, 95%, prawie ponad 2800 mAh. Uznaję wynik za naprawdę dobry. Dzięki Wam za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji kanału, oglądania innych moich filmów. Jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie znać w komentarzach, co uważacie na temat wyniku tego ogniwa, czy uważacie, że taki zamiennik ma rację bytu za około $10. Hej, hej!